Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam Was tutaj z Teneryfy. Chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć kilka takich przykładów i systemów, jak otrzymać wielką moc. Pierw musimy zacząć od jakby rozpoznania naszego ciała. Czy nasze ciało oby jest czyste, czy nasze ciało posiada dobre energie, czy posiada negatywne energie, czy nasze ciało posiada byty, czy nasze ciało posiada duchy w sobie. Czy nasze ciało jest odpowiednio odżywione, czy brakuje nam jakichś minerałów, witamin, aminokwasów. Musimy to wszystko jakby przeanalizować. Mieć po prostu, analizować siebie samego. Jeżeli dzięki pewnym osobom, które mogą nam w tym pomóc, dojdziemy do wniosku, że jesteśmy czyści, nie mamy żadnych duchów, nie mamy żadnych bytów przyklejonych, jesteśmy dobrze odżywieni, jesteśmy dobrze wysportowani, nasze myśli są pozytywne, nie myślimy o nikim źle. Możemy dojść do pewnego takiego punktu, w którym rozwiniemy w sobie siłę mentalną. Tą siłę mentalną, dzięki której możemy leczyć inne osoby, pomagać innym ludziom, uzyskamy nie myśląc źle o innych osobach, albo życząc źle innym osobom, ale właśnie po prostu, żeby myśleć pozytywnie o każdym. O każdym zwierzęciu, o każdej istocie, o każdej osobie. Czy to jest nasz przyjaciel, czy to jest nasz nieprzyjaciel. I jeszcze Państwu powiem jeden sekret. Żeby otrzymać tą wielką siłę, tą wielką moc, którą możemy mieć w sobie, musimy służyć innym. Jeżeli służymy innym ludziom, pomagamy innym ludziom, nauczamy innych ludzi. Przede wszystkim trzeba nauczać w tym świecie materialnym, ponieważ tutaj jest w tym świecie materialnym naprawdę bardzo dużo ignorancji. Jest w tym świecie materialnym dużo duchów, dużo bytów, wszelkiego rodzaju istot. I są też istoty latające, wampiryczne i są różne istoty, które są nieciekawe. Dlatego radzę Państwu, jeżeli macie okna otwarte, po prostu mieć siatkę w oknach, żeby żadne istoty w nocy podczas naszego snu nie dobierały się do nas. Żeby mieć po prostu jakby taką ochronę z siatki po prostu na oknie. Można mieć okno otwarte, ja nie mówię, że nie, ale po prostu, żeby mieć po prostu taką siatkę w razie jak jakieś stworzenie by doleciało do naszego okna, żeby ono nie mogło wejść do naszego pokoju. Tyczy się to każdego. W całej Europie, nie mówię tylko o Polsce, na całym świecie, ponieważ przestrzegam osoby zamieszkujące Stany Zjednoczone, ponieważ tam właśnie w Monterey są specjalne skały, gdzie żyją istoty, które po prostu przemieszczają się w powietrzu i dobierają się do ludzi i są bardzo agresywne i wypijają krew. Także ja przestrzegam przed tym Państwa, ponieważ ostatnio doszły do mnie materiały właśnie ze Stanów Zjednoczonych i wiem, że te istoty po prostu istnieją. Nie wszystkie istoty, które żyją w tym świecie, są negatywne. Są też istoty, które są pozytywne. Zalicza się do nich cywilizacja małp, która żyje na Alasce. Jest tam wielka cywilizacja istot prymitywnych. Są to istoty małpokształtne i po prostu one rozwinęły swoją cywilizację w jednym miejscu na Ziemi, czyli po prostu na Alasce, w Stanach Zjednoczonych. Służenie innym ludziom powoduje to, że moc przychodzi do nas. Mamy coraz większą moc. Jeżeli nauczamy, jeżeli mówimy o Bogu, jeżeli po prostu staramy się pomóc bliźniemu, rozpraszając tą ignorancję, tą niewiedzę, którą ludzie mają, wówczas przychodzi wielka moc do nas, nie tylko fizyczna, ale również i duchowa. I będziemy naprawdę o wiele więcej bogatsi duchowo, będziemy o wiele silniejsi fizycznie, jeżeli będziemy pomagać po prostu bliźnim. A w tych czasach jest naprawdę duża potrzeba, żeby ludziom generalnie pomagać. Jeżeli ktoś ma z Was jakiś problem, jakieś komplikacje życiowe, możecie śmiało do mnie pisać na mój e-mail, który będzie zamieszczony pod YouTube'em i tam możecie się ze mną skontaktować. Ja na marginesie chciałem Wam skomentować, iż nasza firma na Teneryfie produkuje aronity,
które są bardzo pozytywne, bardzo dobre dla zdrowia. To jest Aronit Personal, który można nosić w kieszeni, w spodniach, można go nosić w kurtce. Można go używać również do komputera, do telefonu komórkowego, kładąc go na telefonie komórkowym na jakieś 20 minut. Odpromieniuje się dany telefon komórkowy. Jest to nowy wynalazek mojego ojca, jest bardzo dobry. To jest jeden, a drugi to jest odpromiennik, który jest home office, który jest na dom, zabezpieczenie domu przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, od żył wodnych, to jest bardzo dobry odpromiennik. Jak również mamy podkładkę naszą, która harmonizuje struktury wody, jest to podkładka Superhuman. Tą podkładkę można nabyć na linku pod naszym YouTube'em. Jest to bardzo zdrowa podkładka, woda, która jest harmonizowana, jest bardzo zdrowa dla serca, jest dla czakry gardła, ogólnie dla całych wszystkich czakr i polecam Państwu serdecznie. Mamy tutaj tą podkładkę do portfela, tą małą, też jest bardzo zdrowa i polecam serdecznie mieć tą podkładkę przy sobie. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.